kontestacja. Startujemy kontestacja. Witam, Kamil Cebulski. 21 sierpień 2013 roku, czyli w sam raz, żeby nadawać tą audycję. Dzisiaj w sumie jak co tydzień, ale dopiero od tygodnia w nowej godzinie rozmawiamy z przedsiębiorcą, a dzisiaj zaprosiłem Martę do audycji. Cześć Marta. Cześć, witam. Marta, ja na początku w ogóle chciałem zdementować to, co Hugo mówił w swojej audycji, że ja mam zaplanowany kalendarz na rok do przodu gości. To jest nieprawda, ja mam zaplanowany kalendarz tylko na 8 miesięcy naprzód i właśnie tak byłem z Martą umówiony na audycję w grudniu czy w styczniu, prawda? Jakoś tak żeśmy mailowali. Ale jedna osoba dzisiaj niestety pojechała do szpitala i Marta ją zastępujesz, nie? Dzielnie. No zastępuję, no jestem ciekawa, czy sprostam. No, bo ty dzisiaj cały dzień w pracy, tak? Szkolenia prowadziłaś? Owszem. A ja dzisiaj wyobraź sobie, że prawie 120 zł przez telefon przerozmawiałem. Cały dzień rozmawiam przez telefon. Jestem. A ile żeś zarobił w trakcie tej straty? A to nie wiem, bo to wiesz, pieniążki przyjdą później może, ale wiesz co, byłem prawie tak jak telefonistka w call center, tylko że telefonistki w call center to przeważnie z głupimi ludźmi muszą rozmawiać, a moi rozmówcy byli strasznie fajni i zamiast 10 minut z każdym, to tak po 40 mi schodziło. No i dobrze. Ważne, że czas efektywnie wykorzystany. Dokładnie. No, no to dzisiaj będzie w audycji właśnie w sumie ten temat, nie? O czasie, o organizacji, bo Marta prowadzi firmę Personia.pl, tak? Nie pomyliłem nic, nie. Dobrze. Personia.pl, jak sobie tam zajrzycie, ja sobie też zajrzę, a co? Prześwietlimy cię z lewa do prawa. Lubisz pomarańczowy kolor, tak? Wiesz co, to jest taki energetyczny kolor, a my dużo motywujemy ludzi, żeby im się dużo rzeczy chciało robić. No właśnie, no bo ty tym się zajmujecie, czyli organizujesz szkolenia, jakieś coachingi, pomagasz w rekrutacji, nawet piszesz CV ludziom. Też, oczywiście. Naprawdę? Motywacja do zmiany pracy, super. Ktoś potrafi zapłacić za to, żebyś mu CV napisał? Wiesz jak często? Naprawdę są takie młotki na świecie, które nie potrafią sobie CV samemu napisać? Wiesz co, nie wiem czy młotki, po prostu czasami nawet ktoś super wykwalifikowany ma CV na 4 strony, a chciałby, żeby miało 2, bo się łatwiej czyta i trzeba... No to czcionkę zmniejszyć czcionkę, nie? No można, słuchaj, widok można zmniejszyć, też jest to pozorna zmiana. Ale to naprawdę jest taki problem z tym, że ktoś nie wie co na CV napisać? Przecież tego i tak chyba nikt nie czyta. Nie, czytają, Kamil, wiesz? Czytają? No właśnie nie wiem, bo ja wiesz, całe życie na swoim, nie? Wiem jak ja zatrudniam, czy tam zaczynam współpracę. No to po prostu jakoś tak ci ludzie się sami znajdują, a tak do korporacji, na telefonistkę, czy tam na jakiegoś menadżera, to ja nigdy nie składałem, więc mam nadzieję, że trochę dzisiaj o tym porozmawiamy, co? Chętnie. Dużo mogę udzielić tu wskazówek, więc to akurat taki temat, że może słuchacze będą zainteresowani. Chociaż no, nawet jeśli są przedsiębiorcami, no to czasami składają gdzieś tam coś a la aplikacja, powiedzmy. Też się sprzedają jakoś. No oczywiście i to cały czas. No dobrze, ale najpierw może Marta, skupmy się nad tym, jaki ty masz mandat do tego, żeby o tym opowiadać, no bo opowiedz nam, jak założyłaś taką firmę szkoleniowo-doradczą? Skąd w ogóle pomysł, żeby na swoim być, a nie szukać pracy? Wiesz co, historia jest dość ciekawa, myślę, że jest dość nietypowa, bo tak naprawdę wszystko zaczęło się od fitnessu. Znaczy co, doszedłaś do wniosku, że jesteś za gruba i zaczęłaś ćwiczyć? No nie, za gruba to nie, ale no upraszczając, doszłam do wniosku, że ćwiczenia są dobre, bardzo dobre, są na wszystko i to zawsze jakiś tam był ten taki konik sport i basen i spacery i fitness przede wszystkim, a pracowałam wcześniej na etacie w firmie doradztwa personalnego.
Zresztą bardzo sobie chwalę tą pracę, bo można się kupę rzeczy nauczyć i myślę, że każdy przedsiębiorca no, zyskuje wiele, wiele doświadczeń, jeśli zacznie od etatu, nawet na krótko, ale żeby poznał drugą stronę medalu. No i byłam też na studiach, psychologię studiowałam, kochając jednocześnie ten sport. I tak mi brakowało sportu w pracy, bo to jest typowa praca siedząca, praca w doradztwie, tam jest niewiele ruchu. Tyle co idziesz na rozmowę kwalifikacyjną albo stoisz na szkoleniu. No i tak mi tego ruchu brakowało, że stwierdziłam, że muszę iść na swoje, zacząć zrobić coś z tym ruchem. No i założyłam klub fitness, a że mam spore doświadczenia z tego doradztwa i wykształcenie kierunkowe, bardzo zresztą lubię tą pracę, nawet chyba bardziej niż sport, no to pomyślałam sobie, że panie jak przyjdą do mnie na fitness, to ja zrobię taki fajny cross-selling. I na tym fitnessie zacznę wszystkim mówić, że de facto to ja jestem psycholog i ja rekrutuję, tworzę CV i szkolę. No i na tym poletku z klientów takich indywidualnych, którzy przychodzili do mnie na zabawę, na jakiś tam sposób relaksu, podczas tych 60-minutowych zajęć wyciągało się bardzo fajne doświadczenia, jakby pozyskiwania tych ludzi jako potencjalnych klientów, bo z takiej luźnej rozmowy, wiesz, przy hantlach czy przy matach dowiadujesz się, że ta pani to sekretarka tego prezesa, a ta pani pracuje w dziale szkoleń i w takiej firmie, no i pozyskujesz kontakty. Ludzie cię znają z zupełnie innego pola, bo znają cię z pola, gdzie są bardziej otwarci, no, są w strojach sportowych, zrzucają te swoje maski formalne i są tacy bardziej naturalni i ty też jesteś bardziej naturalny. I tak wiesz, od słowa do słowa zaczął się ten fitness przeobrażać w firmę, która oferuje szkolenia i rekrutację i o dziwo, gdzieś tam okazało się, że klienci, głównie to były kobiety, to zaakceptowały i fitness teraz sam się kula, jakoś tam on funkcjonuje, a nasza główna działalność i moje główne zyski pochodzą z tej branży szkoleniowo-doradczej. To całość jakby trwa 5 lat i 5 lat się wszystko utrzymuje, z tym, że no, tak jak mówię, 90% moich dzisiejszych pieniędzy, to są pieniądze z doradztwa, jasne, a pani z fitnessu cały czas przychodzą. Czyli to było tylko taka, fitness to było tylko taki start, a potem w sumie i tak wróciłaś do tego, co robiłeś, no bo tak się zastanawiałem, co ma doradztwo wspólne z fitnessem, wiesz, na tej samej zasadzie jak najczęściej parowanym produktem w supermarketach jest piwo i pieluchy, to są dwa najczęściej występujące razem na paragonach produkty, które się kupuje w marketach, nie? A to nawet nie wiedziałam, bardzo ciekawe. Niby niezwiązane z sobą, a jednak coś je wiąże. No, no fitness i doradztwo zawodowe też ni w ząb, jeszcze nie potrafię znaleźć powiązania, trochę to wytłumaczyłaś, chyba na takiej zasadzie, jak mieliśmy ostatnio zajęcia z Bobem Spensem, który opowiadał, że potrzebował się dostać, żeby poznać nagle dużo właścicieli restauracji z danego regionu Londynu. No i tak się zastanawiał, jak można poznać tak szybko wielu tych restauratorów. No i zobaczył gościa, który myje szybę. I po prostu pogadał z tym gościem, który myje szybę. On jest najmowany przez całą ulicę, wszystkich restauratorów na dole, na całej ulicy, żeby cały czas chodził w kółko ulicy i mył szyby dookoła, nie? I po prostu on ich tak poznał, no, a później zdobył Bob taką nagrodę $1 million Round Table. To jest taka prestiżowa nagroda wśród tych ubezpieczeniowych firm. Jeżeli sprzedawca ma prowizji w ciągu roku na $1 million, no to zdobywa taką nagrodę, tak? No i właśnie no, sprzedał no. Tych ubezpieczeń całkiem dużo tym restauratorom. I to jest właśnie w ogóle takie ekstra w tym biznesie, że jak chcesz iść od punktu A do B i idziesz po linii prostej, bo ci się wydaje, że pierwsze co musisz zrobić to, nie wiem, dotrzeć do jakiegoś prezesa i sprzedać, to najczęściej nie sprzedasz, bo no nie w takich czasach żyjemy. Ale jak lubisz kombinować i sobie tą drogę tak no myślisz, tak? Ty też w jakimś książce czy w jakimś, nie wiem, audiobooku mówiłeś, że zaczynałeś, chciałeś wynająć magazyn, no to zacząłeś szukać od kawalerki. No dokładnie. Śmieszne.
No ale tak to właśnie działa. To jest właśnie Dokładnie. najfajniejsze. Dobra, ale wiesz co, bo podejrzewam, że jak ruszałaś z tą siłownią, to w ogóle nie myślałaś, że wrócisz do szkoleń. To opowiadaj, jak wyglądały te pierwsze dni tej siłowni? Co, wynajęłaś lokal, musiałaś remontować, czy tylko wynajęłaś salkę na kilka godzin i z grupą dziewczyn przychodziłaś? Jak to wszystko wygląda? Wiesz co, w ogóle bardzo trudno jest pozyskać lokal na fitness, bo on no, musi tam spełniać specjalne obwarowania i to rzeczywiście Naprawdę? było To nie trudne. wystarczy kawałek parkietu i No muzyka? nie, no to tam są naprawdę, trzeba się trochę poużerać i być dość wytrwałym. Ale co, mówisz o przepisach, czy o wymogach Tak, kobiet? dokładnie, o No to co na przepisach. przykład musi być w takim fitnessie? Wiesz co, w tej chwili to wszystko wygląda znacznie lepiej niż to wyglądało kiedyś, ale musisz mieć odpowiednią sanitarną stronę, czyli walczyć o to, żeby była odpowiednia ilość umywalek, odpowiednia ilość pryszniców na daną grupę ludzi. Na jeden prysznic musi być na 10 osób, musi być odpowiednia Jeden wentylacja. prysznic na 10 osób? Tak, No no chyba to ich jest jedno. powaliło. No tak jest. Takie jest obwarowanie i takie są przepisy, nie wiem czy teraz prawne, czy budowlane, czy sanitarne, ale tak jest. No i wentylacja jest bardzo takim aspektem kluczowym. To jest, no naprawdę, no można by listę różnych obwarowań, które niegdyś funkcjonowały, tutaj podciągnąć pod to. Więc jakby znalezienie też nie jest takie proste, a jeszcze dochodzi inny czynnik, który moim zdaniem jest kluczowy. Czyli mniej więcej musisz mieć akceptację otoczenia na to, że leci głośniejsza muzyka. I że ona nie leci sobie, wiesz, przez godzinę, tylko że zdarza się, że naprawdę dla kogoś może być to, no, coś trudnego do zniesienia, jeśli mieszka w okolicy. Ja mam akurat taki lokal, który mieści się no, w bloku, można powiedzieć, na dole bloku i mam sąsiadów nad sobą, więc też cały czas jest to no, coś takiego, na co musimy uważać. Jakby troszcząc się o środowisko wokół nas, no to musimy o to uważać, żeby tą muzykę tam ściszać i żeby ona nie była dla ludzi trudna. Tak to się zaczęło, że na dobrą sprawę szukałam tego lokalu z mamą, bo zapytałeś, jak to wyglądało. Ja jestem zwolennikiem tego, że się człowiek powinien otaczać ludźmi, którzy się wspierają. Ja miałam tutaj dużą pomoc mamy, która wracała z pracy i powiedziała, dobra, pojeździmy, no bo byłam zupełnie zielona. A ile lat miałaś, kiedy zakładałaś tą siłownię? Wiesz co, zaraz po studiach to zrobiłam. Obroniłam 25? się w czerwcu, to było 5 lat temu, obroniłam się w czerwcu, a w październiku założyłam. No to ten okres wakacyjny szukałam i tak naprawdę to mówię, to nie tyle fitness, ile bardziej, nie tyle siłownia, ile bardziej No no, mamy fitness. taką salę fitness i jakby ja wiedziałam, że ja będę prędzej czy później siedziała w szkoleniach, no ale potrzebowałam coś, żeby móc zrezygnować z etatu i za coś się utrzymać. No Więc dobrze, też. ale wiesz co, wynajem sali, remont i tak dalej to są koszty. Skąd wziąłeś pieniądze na to? Ze stypendium. Przez 5 lat, jak byłam na studiach, miałam stypendium, czy przez 4, jakieś nagrody rektorskie, to wszystko To ty ładnie się. kujon jesteś! Czy ja tak wiem? Wiesz co, ja się szybko uczę i raczej to wolę, żebyś tak do mnie mówił, czy żeby ludzie mówili, że się szybko uczę, niż że kujon i taki jestem, wiesz, oszczędnik, nie? Aha. I co? Lubię, jak tam gram na giełdzie i oszczędzam. De facto dla kogoś tam 10 zł nie robi różnicy, ale dla mnie czasami robi, bo z 10 zł jutro możesz mieć 20. No tak, i to jeszcze więcej. Czyli no, da się w tym kraju zaoszczędzić jeszcze na studiach, po prostu się trochę ucząc i stypendium oszczędzając. No, no i podejrzewam, jeszcze sobie dorabiałaś w tym. A pewnie, W tej firmie i tak dalej. Czyli tak dusiłaś te grosze, dusiłaś, aż w końcu co, wydałaś wszystkie na siłownię naraz. Nie bałaś się? No jasne, że się bałam. To wiesz, dylemat każdego, kto ma, strzelam, 20 klocków na koncie, które tam czuła przez jakiś czas, nie wydaje na Na super. samochód i Tak. wycieczki. Tak, dokładnie. I nagle tych pieniędzy nie ma, bo musisz zrobić przelew. Ja też jeszcze się starałam o dofinansowanie jako bezrobotna, bo
jak się człowiek porzuca swoją pracę, możesz się zgłosić, pewnie wiecie, czy wiesz, do urzędu Tak. pracy, jesteś osobą bezrobotną i składając odpowiednie papiery, możesz uzyskać Tak jest. dofinansowanie No i i ja udało też się, takie czy nie? dofinansowanie dostałam. Słucham? Dostałaś takie? Tak, chociaż mi Aha. podziękowano na początku, że to niedobre, to niedobre, no to wróciłam do domu. Mi się siedziało do drugiej z łzami w oczach i z lodami. Nie powiem jakiej marki, ale tiramisu wyjątkowo pyszne. Się siedziało i się dziobało te lody i dziobało się ten biznesplan po raz któryś. Ale co, urzędnik powiedział, że jest beznadziejny biznesplan? No tak, i powiedział w ogóle, że Ja. co ja tutaj chcę zrobić, że ja tu mam źle wszystko skalkulowane. Ja wiesz, typowa humanistka. Matematyka to była taka, zresztą jest to dziś dzień, strona, którą trochę omijam. Tyle, co muszę, to tam działam, ale generalnie analityczny umysł, o, to nie u mnie, nie, nie, No, czyli trochę swoich pieniędzy, trochę naszych i co? Udało się ruszyć. No dobrze, ale co? Wynajęłaś lokal, wyremontowałaś, wstawiłaś tą głośną muzykę i co? I skąd klienci? Jak ich szukałaś? tak myślę, że sztuką jest mieć klientów, zanim zaczniesz. To jest bardzo A fajne. czemu ty czytasz mi w myślach normalnie? A nie wiem, to może No. odwieczne prawdy są, wiesz, jakieś takie znane hasła, ale to jest prawda. Ja miałam klientów, zanim zaczęłam. Chodząc gdzieś tam wcześniej na fitnessy, tu się, wiesz, kontakty powyrabiały, panie wbite do telefonu. Ja tam za bardzo uważam, no nie ma co nawet starszych od siebie, czy bardziej inteligentnych od siebie omijać szerokim łukiem, wręcz przeciwnie. I tam uważam, że spokojnie z takimi ludźmi powinno się utrzymywać kontakty, im kto mądrzejszy, im kto dalej zaszedł. No i miałam takie panie w telefonie, jako swoje znajome z fitnessu, które znały właśnie mnie, tam moje otoczenie i no to się tak wymieniałyśmy tymi kontaktami. Jak przyszło co do czego, to miałam do kogo zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, przyjdź do mnie, zobacz jak jest. I w ten sposób naganiałaś, zabrałaś klientów konkurencji, która nie bardzo się chciała przyjaźnić z tymi samymi dziewczynami. Tak. W ogóle uważam, że budowanie relacji to jest coś super, bo są takie zawody, gdzie okej, możesz sobie pozwolić na to, że robisz swoją pracę od A do Z. Być może są takie zawody, ale ja uważam, że trzeba robić pracę od A przez O i Z i rzec na koniec i wtedy budujesz tą relację, bo coś więcej dajesz niż czystą usługę. Jasna sprawa. To jeszcze może powiedzmy, że jesteś z Gdyni, tak? Dobrze kojarzę i tam się znajduje ta siłownia. Gdzie dokładnie? Może jest strona internetowa tego fitnessu, czy nie? Wiesz co, jak ktoś wejdzie na stronę persona.pl, to zobaczy na dole odnośnik, ale jeśli chce wejść bezpośrednio, to może wejść na fitness.persona.pl. Aha. No to tutaj jakbyście mieli ochotę kiedyś sobie zajrzeć i pogadać z Martą, no to nie będziecie musieli wynajmować do tego gościa, co myje szyby, nie? Będzie znacznie prościej. No dobra, czyli wiemy jak zakładałaś fitness, że zaczęłaś z kobietami gadać i zaczęłaś organizować jakieś szkolenia. Jak wyglądało twoje pierwsze szkolenie, które zorganizowałaś tam dla dziewczyn? Ojej, Takie. strasznie, strasznie. Znaczy Pierwsze dlaczego? Że szkolenie, przyszły dwie osoby, tak? żebyś ty wiedział, dokładnie tak się zaczęło, że przyszły dwie osoby. Ale dokładnie dwie, czy. Dokładnie dwie. Ja to. No to rzeczywiście tak trochę potrafi chyba. A Tak. nie miałaś statystów żadnych? Miałam, no nie na tym pierwszym, bo na tym pierwszym to przyszły dwie osoby, no można powiedzieć z ulicy, tak? Czyli prawdziwi klienci, ale często było tak na tych pierwszych szkoleniach, że jak się kogoś potrzebowało, to szedł chłopak, szła mama, która też mnie wspierała, czy jakaś koleżanka szła za darmo, tak? Byle żeby robiła za klienta, bo przecież zgłosił się drugi i trzeci. To głupio Dokładnie. tak zrobić, także pewnie, że miałam, jasne. Statyści byli i się zaczynało od małych grup i I o na te czym? szkole. O czym? Jeszcze raz? O czym? O czym były? Wiesz co, nie pamiętam dokładnie tematów, chyba z komunikacji.
komunikacja między partnerem w takim związku małżeńskim, ale też między partnerem w domyśle biznesowym. Jakby jak rozmawiać z ludźmi, jak budować tę relację, w jaki sposób mówić o rzeczach, które są dla ciebie trudne, jak negocjować. Wszystko to, co jest związane w ogóle z jakby przekazem informacji, z wywieraniem wpływu na ludziach. A wiesz co, bo no ja mam takie zboczenie, jeżeli chodzi o szkoleniowców, bo no strasznie, strasznie dużo niepoważnych ludzi jest w tej branży, według mnie. I jak to było do postawienia? Jeżeli uczyć komunikacji, uczyć negocjowania, no to wartałoby przynajmniej mieć jakieś takie praktyczne doświadczenia z tym związane. Ty Tak. miałaś jakieś takie, czy tak po prostu z teorii to opisywałaś? Wiesz co, myślę, że w ogóle teoria na szkoleniach to jest pomyłka. Ludzie nie przychodzą po teorię, bo jakby po nią przychodzili, to by sobie kupili książkę, która jest 10 razy tańsza i z tego by się uczyli. Myślę, że nawet jestem pewna, że oni przychodzą po praktykę. I To od znaczy? samego początku. Jak tylko w ogóle funkcjonuje, to te moje szkolenia to są bardzo, bardzo warsztatowe, a wiedza pochodzi z tak jakby przeogromnej ilości źródeł, z tej pracy w doradztwie, w jednej, w drugiej, w trzeciej, z technik negocjacyjnych, których się uczyłam, że czasami lepiej przyjść z tortem do kogoś i powiedzieć, że dało się ciała czy z winem, niż po prostu się nie odzywać, co Ale robi. wiesz co, Marta, o czym mówię? No bo jeżeli na przykład uczymy komunikacji w związkach, nie? Ty jesteś zamężna? Zamężna. I rodzinka jest. Jest rodzinka, jeszcze jedno No dziecko w to drodze. rozumiem, ale bardzo rozumiem, prawda? A bardzo często się zdarza, że trener uczy o tych związkach, komunikacji, no ale sam jakoś ni huhu, ani żony, ani dzieci. I to po prostu taka hipokryzja panuje trochę, według mnie przynajmniej w tej branży. Wiesz co, no ona, rzeczywiście ja się z tobą zgodzę, ta branża, nasza branża jest naznaczona. Są psycholodzy czy psychoterapeuci, którzy porywają się na coś, czego nigdy w życiu nie widzieli. Chcą opisać, jak wygląda lot samolotem, a lotniska omijają szerokim łukiem. Jasne, no, zdarzają się tacy ludzie. No cóż mogę powiedzieć? Myślę, że często nasza firma też sprząta po takich niepoważnych freelancerach czy firmach, które nie mają, nie wiem, ani certyfikatów, żadnych atestów, nie współpracują O z cholera. urzędami, nie O mają ja. odpowiednich wpisów w rejestr. No to Jeszcze raz. ja nie mam ani atestów, ani licencji, ani nie współpracuję z urzędami, ale mi pojechałaś. Okej, ale spójrz na swój dorobek. No Ktoś tak. wejdzie na twoją stronę, zobaczy, czym się zajmujesz i przekonuje go praktyka. Nie potrzebujesz mieć kwitka. Szczerze mówiąc, czy mam kwitek trenera? Nie mam żadnego. No Ale myślę, właśnie, że nie jak ktoś chodziłaś na idzie, to... studiach na różne szkolenia NLP-owe, czy tam jakieś psychologiczne i tak dalej? Czy ja na to chodzę? No, czy chodziłaś kiedyś, czy teraz, czy... Czasami chodzę. Czasami chodzę podpatrzeć konkurencję, żeby wiedzieć, jak oni szkolą. Niektóre szkolenia, jakby niektórzy trenerzy mają coś takiego, że możesz się od nich naprawdę sporo nauczyć i szacun dla nich. Niezależnie, czy mają te swoje certyfikaty, czy nie. Generalnie, jak spojrzysz na trenera i pogadasz z nim chwilę, to myślę, że wiesz, czy chcesz, żeby ta osoba cię szkoliła, czy nie. No I taka chemia, ona nie? może mieć podkładkę w postaci, nie wiem, także jest gdzieś wpisana w rejestr. To jest ważne przy rekrutacji, którą robimy. GIODO jest bardzo ważne, że masz pewność, że GIODO? wysyłasz swoje CV do firmy, która cię, nie wiem, nie wypuści tej aplikacji na YouTube albo, no nie wiem, tak nie przekaże jej Marta, do Marta, wiesz co, korzystania. poczekaj. Rozumiem, że... Mówiłaś o CV, że ludzie się boją przed wysłaniem ci CV i się No. pytają, a pani to jest w GIODO zarejestrowana? Wiesz co, nie pytają się wprost, ale się boją. No bo to jest ochrona danych osobowych. Ja mając, wiesz, ich dane, to mogę komuś dać i ktoś sobie kredyt na nich weźmie. Jest to możliwe. No nie, no raczej bez podpisu i ten, to tak trochę A trudno. powiem ci ciekawostkę, Kamil. Mieliśmy taką sprawę. Cały czas się wlecze za nami. Że ktoś Opowiadaj. skopiował naszą stronę, wyobraź sobie.
Nawet adnotacja była na naszej stronie internetowej. Byli ludzie, czy był człowiek, skopiował naszą stronę, skopiował ją w całości, usuwając tylko logo i wstawiając swoje logo. Ta strona się wówczas nazywała Uczciwy Myślnik Pracownik. Było to może niecałe pół roku temu, może wcześniej. No, dla dociekliwych polecam, żeby sobie naszą stronę przejrzeli. Na pewno tam jest adnotacja, kiedy to było. W aktualnościach, jak tam odpowiednio ktoś wyklika wstecz. W każdym bądź razie mieliśmy I co taką zrobiłeś? sprawę. Ludzie przesyłali aplikacje, bo oni się poogłaszali w ogólnopolskich Ale serwisach. aplikacje do czego? Że praca jest? Tak, że jest praca i zwrotnie otrzymywali od osoby, i tu uwaga, co za ząg, otrzymywali zwrotnie od kogoś, kto gdzieś tam rzeczywiście się zarejestrował, umowę o pracę. Z tą umową o pracę, podpisaną w dwóch egzemplarzach, dołączono, do tej umowy o pracę dołączono kwestionariusz osobowy. I tam w tym kwestionariuszu osobowym, taka piękna rubryczka jak numer dowodu osobistego, prośba o skan i numer konta, na które mają być dokonywane przelewy, wynagrodzenia, oczywiście do 10 dnia danego miesiąca. I wyobraź sobie, że ludzie, nie widząc swojego pracodawcy, nie wiedząc dokładnie, gdzie aplikują, wiem, to cię bawi, ale tak było i no mówię, no prokuratura cały czas siedzi w tym temacie. Nie wiem, czy słucha mnie pan, który takie świństwo zrobił, czy też nie słucha, ale niech ma się na baczności w każdym razie, że nie zna dnia ani godziny. No w każdym razie ludzie przesyłali te dane, no i potem de facto, no ktoś ma skan dowodu, podaje się za ciebie, idzie do banku i kredyt jak nic. I sprawa się toczy cały czas. Także to, że my no, mamy wszystko uregulowane, mamy tutaj certyfikat, figurujemy w GIODO, można nas znaleźć, że się tym zajmujemy, że nie jesteśmy firmą krzak, absolutnie, że ja swoim nazwiskiem poświadczam za to, co się dzieje z naszą bazą danych, która jest chroniona hasłami i całą serią innych zabezpieczeń zgodnych tutaj z tym, co ustawodawca nakazuje, no to dla mnie ja się tym chwalę i uważam, że to jest ważne. I monitory masz obrócone tak, żeby klienci nie zobaczyli danych na monitorze? Klienci w ogóle nie widzą monitorów. A, no i o to chodzi, bo to jest jeden z wymogów, pamiętam, kiedyś czytałem te przepisy GIODO, ale przypomnę, że kontestacja, jak i Asbiro, nie mają z GIODO nic do czynienia, bo my trochę w innym kraju działamy, trochę bardziej cywilizowanym, o, może tak powiem. No, zapraszam do Anglii, tam nie trzeba mieć żadnego GIODA, ani pipy nie trzeba mieć, ani innych takich dziwnych skrótów, które w Polsce są bardzo popularne. No to słuchaj, no to straszna ta przygoda była. Rozumiem, że wezwania na prokuraturę to tam można jako świadek i tak dalej. No tak, słuchaj, żeby jedno. Wiesz, ja tam przychodziłam i mówiłam, że to nie my. No naprawdę, no. Już mnie tam znają na policji wszyscy chyba. Ja jeszcze szłam, wiesz, matka karmiąca z dzieckiem, jednym, z drugim, także tam, wiesz, to pomagali mi wózek wciągać na piętro wyższe, no bo powiedziałam, że nie będę zeznawać z dzieckiem na dole, bo się będę bardziej przejmować, żeby mi dziecka nie ukradli na policji, niż żeby, wiesz. I ci wnieśli wózek po schodach? Ja... No. No to miło z ich strony, no bo to w no sumie... Miło. Przeważnie to takie też tam młotki siedzą, że... No ale czasami się znajduje. Ostatnio czytałem, wiesz, to jakiś taki jakiego newsa, że faceta zamknęła prokuratura na 134 dni, był w areszcie, ale się okazało, że to nie tego mieli zamknąć, tylko się goś tak samo nazywał. A, no. Wiesz, i 134 dni trwało udowodnienie tego, znaczy, wiesz, odkręcenie. No to jest po prostu niewiarygodne. W tym kraju, jakie cuda się mogą trafiać, nie? No ale co tam, nie będziemy narzekać. A tutaj, w sumie to może ponarzekajmy. Słuchaj, no bo tak, skończyłaś studia, tak, naładowana taką energią do życia, wiesz, zmiany, otwierasz firmę i to prowadzenie firmy było takie samo, jak sobie wyobrażałaś, jakie będzie, kiedy tak tylko myślałaś, jak to być na swoim? W życiu. Co było takim zaskoczeniem dla ciebie największym?
Największym, nie wiem, czy bym tak umiała, wiesz, No bo to, że klientów, porangować, że. no bo słuchaj, no, oprócz dwóch problemów w biznesie, prawda, oprócz klientów, prawda, i pracowników, no to rozumiem, że to cię mogło zaskoczyć, a coś poza tym? Bardzo, jest bardzo dużo pracy, kiedy jest ci bardzo ciężko. Czyli, co mam na myśli? Jest mnóstwo sytuacji, w których musisz się wziąć w garść, a one się przedłużają i bardzo długo potrafią naprawdę grać ci na emocjach. Ludzie się potrafią trochę od ciebie odwrócić. O, to też mnie trochę zaskoczyło, że trochę znajomych się traci Ale przez to, że dlaczego? jesteś po drugiej stronie. Że jesteś przedsiębiorcą? Tak, jakby wiesz, trochę to jakbyś mnie tak zapytał, czego żałuję, to to, że jedna z takich mniejszych rzeczy, ale zaskakująca, to jest to, że trochę straciłam znajomych, bo przestałam się spotykać na kawach i piwach i gadać źle na szefa. Miałam trochę inną perspektywę, bo Zaczęło cię to mogłam. nudzić, tak? I Tak, no, to mnie chyba zaskoczyło. I o dziwo, bo mój mąż też jest przedsiębiorcą, trochę się jakby później założył swoją firmę. Niemniej jednak stwierdził to samo, że mieliśmy znajomych, z którymi można było iść na piwo i się takim typowym polskim narzekaniem fascynować i zajmować, że jak to tutaj jest źle, że takie są przepisy, że szef jest do bani, że on sobie przychodzi na kawę i wychodzi z tej roboty, a nagle ci się ta perspektywa zmienia, nie? Ja mówię, o kurczę, to tak nie jest i że co? wiesz, i nie możesz słuchać tego narzekania, bo masz dosyć, bo masz, widzisz, że świat jest w twoich rękach. I nie chcesz, żeby cię ktoś dołował i był No, toksyczny dla ale ciebie. teraz wiesz, teraz musisz wejść w środowisko przedsiębiorców, którzy narzekają na pracowników. No, i to się w jakiś tam sposób dzieje. Ja nie mówię, że narzekają, ale na pewno mamy zdecydowanie więcej znajomych przedsiębiorców, którzy kreują swoją rzeczywistość i którzy zatrudniają ludzi, bo to jest pole do wymiany doświadczeń. A mamy mniej znajomych etatowców, którzy, wiesz, tam nic innego nie robią po południu, tylko ja, no nie wiem, tak, nie deprymuję ich jako grupy w ogóle społecznej, ale są Dlaczego? tacy etatowcy, którzy, wiesz, no wracają, oglądają telewizję i mówią, w pracy było beznadziejnie, bo szef się na mnie uwziął, nie? On się na mnie uwziął, bo coś tam, bo chce, żebym zwiększył sprzedaż. No, taki niedobry szef chce, żeby człowiek dłużej pracował, no. Albo, A wiesz, ty dobrym wypróbowały szefem sobie. jesteś, myślisz? Jeszcze raz, czy jestem dobrym? Dobrym szefem jesteś, czy nie? Krzyczysz na ludzi? Muszę wierzyć, że jestem dobrym. Jak Aha. nie będę wierzyć, że się staram, że codziennie coś zmieniam, żeby być jeszcze lepsza, no to po co ja się w to bawię? No, tak, a krzyczysz na ludzi? Nie. A ja krzyczę. Ty krzyczysz, a to nie znaczy, że jesteś złym lub dobrym, bo ludzie mają różne sposoby Ale motywacji. ja Zależy tak od. grzecznie krzyczę. A no grzecznie. To nakrzycz na mnie grzecznie. Nie, no nie mogę tak publicznie krzyczeć na. Ty jesteś moim klientem teraz, tak? Bo jesteś w audycji, nie można na klienta krzyczeć. Klienta się wyzywa, jak się z nim, wiesz, rozłączy już, nie? A no tak, Nie? to taka technika radzenia. Powygaduje się pod stołem klientów. Nie, oczywiście. Dobra. Moi drodzy, bo już ponad połowa audycji. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Jeżeli macie ochotę, to zadzwońcie, bo dzisiaj mamy bardzo, bardzo ciekawą postać. Marta, która założyła no, w sumie siłownię fitness, tak? I czyli Bardziej no. fitness niż No, siłownie, to bardziej fitness dla kobiet bardziej, tak? No, a potem poszła w szkolenia i to jest taka rzecz, Marta, wiesz co? Ja bardzo lubię takie typu biznesy, które są, no można by powiedzieć, nie sexy. Znaczy, no trudno powiedzieć, żeby fitness był nie sexy, prawda? Ale takie proste pomysły, bo ludzie w tych swoich pomysłach na biznes niekiedy tak strasznie udziwniają i starają się znaleźć coś innego niż wszystko inne dookoła. A doświadczenie pokazuje, że takie przeciętne biznesy, może poprowadzone w nieco inny sposób, żeby się odróżnić od konkurencji, ale takie przeciętne biznesy jak warsztat samochodowy, tak jak piekarnia, jak fitness, no to są całkiem dobre, przyzwoite biznesy. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, że lepiej Bardzo. poprowadzić coś takiego, niż tworzyć 10. portal typu Nasza Klasa. Wiesz co, w ogóle,
100%. Mogę naprawdę postawić pieczątkę na tym, co powiedziałeś, i często to są niedoceniane biznesy. Nie wiem, wynajem powierzchni na parkowanie auta gdzieś tam, bo masz fajne miejsce przy plaży na przykład. To są w ogóle, to są tak fajne, bardzo zyskowne w ogóle inwestycje, ale ludzie nie chcą podejmować, no bo że mało ambitne może. No nie wiem, ale kasa z tego, ilość doświadczeń, jakie możesz mieć, w ogóle przepływ, to, że masz gotówkę, bo ci ktoś 5 zł za miejsce zapłaci, bo masz fajne, nie wiem, tak, fragment ziemi, to jest super. Dla mnie to jest, wiesz, tak się człowiek uczy być jeszcze lepszym, być większym. To są niedoceniane biznesy. Dokładnie. Mamy blachę na antenie. Cześć, blacha. Witam cię, Kamilu. Serdecznie. Dajesz, szyjesz, jak to ja. Mnie żywiołowo powitałeś. No, bo już potrafię skojarzyć twój tutaj ten obrazek z tymi okularkami. Aha. No, ja mam takie pytanie właśnie w kontekście tej całej rozmowy. I to jest zarazem pytanie do ciebie, Kamil, ale no, też pytanie do Marty, do naszego gościa. Czy nie jest tak, ja już kiedyś zadawałem to pytanie jednemu z twoich gości, ale tam dostałem taką dosyć wymijającą odpowiedź. Czy nie jest zjebkę tak? Jednym słowem dostałem. Ostrzegasz nas, ale musimy się mieć na baczności teraz. Nie była odpowiedź, która by mnie satysfakcjonowała. Czy nie jest tak, że właśnie w przypadku tych prostych biznesów w Polsce mamy tendencję do tak zwanej kanibalizacji, tak? Czyli jak ktoś otworzy sobie jakąś tam piekarnię, to jemu dobrze idzie i idzie mu dobrze tam powiedzmy z 2 lata, po 2 latach nagle wszyscy się orientują i na jednej ulicy często jest tak, że tych piekarni jest 5. No. W momencie wszystkim cienko idzie. Czy to nie jest, że tak powiem, problem w przypadku takich prostych biznesów, bo jak ktoś ma jakiś tam biznes, nie wiem, no jakiś taki wystrzałowy z branży IT, tam zarządzanie bazami danych, tak, i coś tam, tworzenie jakichś tam struktur informatycznych, no to jemu, że tak powiem, ciężko jest z punktu widzenia takiego zwykłego zjadacza chleba, to jemu jest ciężko się przebić przez ten próg kompetencji, który często jest bardzo wysoki, jest ukryty tam za jakimiś licencjami, tak? Jak to wygląda po waszej stronie? No bo w sumie Marta to zrobiła, no też takie, no zabrała tych klientów tej konkurencji, nie? No tak, no tak. Nie wiem, Kamil, ty pierwszy podejmujesz tu wyzwanie odpowiedzi, czy ja pierwsza? Nie, no to pytanie do ciebie, to ty strzelaj, nie chcę ci nic sugerować. No to tak, jak patrzę z mojego punktu widzenia, niech będzie ta piekarnia, to zależy jaki masz do tego, jakby dwutorowo pójdę. Pierwsza to jest, zależy jaki masz do tego stosunek, bo jeśli masz piekarnię, do której po prostu serce wkładasz i traktujesz ją jak własne dziecko, no to te 4 pozostałe, które powstają na twojej ulicy, to będzie bolało, zysk ci się rzeczywiście gdzieś tam zacznie obniżać i za chwilę możesz go wcale nie mieć. Natomiast jak podchodzisz do tego, że ta piekarnia to nie jest twoje dziecko, z którym będziesz musiał 40 lat, nie wiem, walczyć, je utrzymać, tylko masz na dany moment w czasie się z tego utrzymać, albo masz się na tym czegoś nauczyć, masz coś ludziom dać przez jakiś odcinek czasu, a potem zobaczysz, co z tego wyjdzie, to myślę, że to drugie podejście jest zdrowsze i to, czy pojawi się 4 czy 15 piekarni na twojej ulicy, przestanie mieć większe znaczenie, bo podchodzisz do tego biznesowo. Czyli przyszedłeś tu na pewien moment, piec bułki i robić fajne, nie wiem, chałki maślane, czy cokolwiek tam chcesz oferować swoim klientom. Być może nauczyć się zarządzania ludźmi, być może chcesz zobaczyć, jak się pozyskuje klienta indywidualnego i to jest twój cel. Jeśli podchodzisz w ten sposób, a w którymś momencie ta piekarnia jakby posłuży ci do tego, że otworzysz coś większego, nie wiem, firmę z branży IT i będziesz się w tej firmie super kreatywnie rozwijał i stworzysz coś, czego ci nikt nie zabierze, no to jest super. Druga kwestia, idąc tym samym torem, to powiedziałabym, że łatwiej się prowadzi biznes, który da się skopiować, bo jesteś w tym trochę mądrzejszy niż jak jesteś pionierem, który to, wiesz, chce wprowadzić i powalić świat tym. I na kopiowaniu pomysłów generalnie zarabia się trochę więcej kasy i jakby, no chyba nie jest to nic złego, bo nawet największe potentaty w najróżniejszych branżach, chociażby Steve Jobs, jak sobie na niego spojrzymy, to on też kopiował i tworzył coś nowego na bazie tego, co wyciągał, nie wiem, z Xeroxa chociażby. To mu potem zarzucano, no ale takie jest życie, to jest biznes, to jest walka, no uczymy się od siebie nawzajem.
i na tym to polega. I to jest chyba ten pierwszy tor, którym pójdę. A drugi tor, że a propos tego, że są cztery piekarnie, a ty masz piątą, to bym spojrzała na to z perspektywy klienta. Dla klienta jest lepiej, że idzie na jedną ulicę i ma wybór. I na tym się rynek tworzy. Na tym, że idziesz na ulicę, na, nie wiem, do supermarketu czy gdziekolwiek i możesz kilka marek zobaczyć tych samych wafelków czy piwa i możesz wybrać. I to jest fajne, bo przez to stajemy się lepsi w ogóle jako społeczeństwo. Nie bałabym się tego, że mam cztery piekarnie obok, bo a, mogę sprzedać swoją albo ją zamknąć, albo się mogę na niej nauczyć czegoś, czyli to jest ten pierwszy tor, albo b, mogę być straszliwie kreatywna i kombinować, jak ja te bułki muszę tam, nie wiem, uformować, czy o które ja jej muszę dostarczyć, żeby one się lepiej sprzedawały niż te bułki z tych czterech pozostałych piekarni. I czy to jest kanibalizacja? Okej, okay, można na to tak spojrzeć, ale bym spojrzała z tego drugiego punktu widzenia, czyli jakby wybierz sobie ten pierwszy tor, czy ten drugi i jak się tak pomyśli, to myślę, że to jest dobre, że są cztery piekarnie konkurencyjne, bo to ciebie rozwija. Jacku, kanibalizacja to jest właśnie takie zjawisko, że się jak ktoś odnosi sukces, że nagle się pięć takich samych biznesów pojawia? No ja właśnie słyszałem o czymś takim od człowieka, który jest przedsiębiorcą i jego właśnie strasznie to irytowało po tym, jak przyjechał gdzieś tam z zagranicy. Prawda? Jak przyjechał gdzieś tam z zagranicy, to strasznie go to irytowało, że właśnie Polacy nie umieją tego, nie umieją jakby tego docenić, że ktoś w jakimś regionie postawił sobie jakiś biznes, tylko z miejsca po prostu jakby no chcą od niego wyszarpnąć tą kasę, tak? Nie założą jakiegoś innego biznesu, tylko po prostu no sam wiesz, jak to czasem wygląda, że na jednej ulicy potrafisz mieć pięć piekarni albo sześć aptek, tak? Albo no ileś tam takich samych biznesów. No to źle, no to dobrze, wolny rynek działa i ceny idą w dół, nie? No, ja tego nie oceniam, tak? Tylko słyszałem taką opinię, chciałem ją teraz skonfrontować. A jeśli mogę, mam drugie pytanie, już takie bardziej konkretne do Marty. A powiedz, Jacek, czy to pierwsze ci odpowiedziało, żebyś za chwilę nie powiedział, że jakaś wymijająca odpowiedź? Nie, absolutnie, wiesz, ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje, bo jakby pokazałaś tak jak naprawdę jest, tak? Że można sobie ten tor działania wybrać, tak? Okej. A drugie pytanie mam odnośnie fitness klubów i tam siłowni i tego typu miejsc. Jak to jest? Czy lepiej, bo tutaj niedaleko mnie też powstał taki klub, z tym, że to bardziej jest siłownia dla mężczyzn, tam oprócz tego są jakieś tam treningi, sztuki walki, takie rzeczy, ale równocześnie na takiej salce wynajętej jakby od szkoły jest tak też taki fitness klub, tylko że fitness klub wyłącznie dla kobiet, tam aerobik, takie sprawy. I jak to jest? Lepiej jest się w tej branży specjalizować, tak? Czyli właśnie iść w kierunku jakiejś takiej wąskiej działki, że teraz idziemy na przykład, że teraz tylko i wyłącznie bierzemy pod uwagę kobiety i robimy wszystko pod kobiety i to jeszcze w określonej grupie wiekowej, czy lepiej jest budować takie konglomeraty i konkurować sceną, tak? Czyli, że ustawiam tam jedną siłownię, tam mogą wejść kobiety, mężczyźni, tak? Jest aerobik, jest, czyli, że tak wszystkiego po trochu. Co z twojego punktu widzenia jest lepsze? Czy specjalizacja jest lepsza, czy iście na masową skalę i, że tak powiem, konkurowanie ceną. A powiedz jeszcze, co rozumiesz przez słowo lepiej? Lepiej to znaczy, nie wiem, więcej kasy, czy więcej klientów, czy jesteś bardziej rozpoznawany? Co to znaczy lepiej dla ciebie? No dla mnie lepiej to jest to, co daje, że tak powiem, większy zysk, tak? Bo po to się robi biznes. To nie jest organizacja charytatywna. No chyba, że ty masz jakieś inne podejście do tego, nie wiem. Właśnie to jest pytanie, bo jeśli twoim głównym celem jest to, żeby mieć więcej kasy, no to masówka. To w ogóle nie, no, można by wymieniać, tak? No, nie wiem na ile tutaj, nie chciałabym może markami, ale na pewno znacie, czy słuchacze znają marki, które są ogólnopolskie,
mają bardzo duże możliwości inwestowania w świetnie wyposażone lokale z doskonałym sprzętem do spinningu, do strefy cardio i idą w masowość, bo mają no, i rozpoznawalną markę i przez to mają doskonałe zarządzanie finansami i większe zyski. Ale jeśli ty chcesz, i to jeśli znaczy dla ciebie lepiej, jeśli firma jest w 99% po to, żeby był zysk, to poszłabym w masówkę. Natomiast jeśli chcesz się specjalizować w jakiejś branży i lepiej dla ciebie znaczy to, że dla ciebie nie jest ważne, czy zarobisz 1000 więcej, czy zarobisz 1000 mniej, ale masz jakiś konkretny dar w tworzeniu, nie wiem, atmosfery na konkretnych zajęciach lub dla konkretnego targetu klientów, to poszłabym w specjalizację. Czyli jeśli na przykład, nie wiem, czujesz, że ty chcesz być idealnym trenerem personalnym, nie chcesz mieć zajęć na sali typu Pilates czy Step, ale chcesz po prostu prowadzić zajęcia indywidualne, to przyjdzie do ciebie taki klient, który zapłaci 200% ceny, bo czuje, że ty jesteś tą właściwą osobą, z którą on chce ćwiczyć. I jeśli to znaczy dla ciebie lepiej, że klienci cię cenią, że jesteś, wiesz, nie tyle rozpoznawalny, że ktoś już tam zna twoje logo i powiedział, takich kojarzę, ale jeśli dla ciebie jest ważne, żeby klient miał ci w umyśle, kiedy zada się mu pytanie otwarte, kogo byś polecił i on, wiesz, na pierwszą sekundę rzuca twoje logo, czy twoją nazwę, czy ciebie z imienia i nazwiska, jeśli to dla ciebie znaczy lepiej, to bym się specjalizowała. Pytanie jakby, no. Pytanie kluczowe, co dla ciebie znaczy biznes i po co go prowadzisz, bo wiadomo, każda firma istnieje dla zysku, ja się jak najbardziej z tym zgadzam, natomiast czasami zysk jest efektem ubocznym i raczej jestem zwolennikiem, może, że psycholog jestem, może, że kobieta, może, że cenię jakiś tam, jakąś harmonię między życiem zawodowym a osobistym, może z tego powodu, ale generalnie głęboko wierzę, że jak firma ma zysk jako efekt bardziej uboczny czy drugorzędny, a tak naprawdę coś innego też chce dzięki niej osiągnąć, to idzie jej lepiej. To ja tutaj... Dobrze, to ja zapytam, w takim razie inaczej, to już będzie moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Co z twojego punktu widzenia jako osoby, która była w tej branży, jest bardziej przyszłościowe dla kogoś, kto na przykład zastanawia się nad stworzeniem takiego biznesu teraz, tak? Czy iście w masówkę, czy specjalizowanie się? No masz jakieś rozeznanie w tym rynku, to powiedz, co jest bardziej przyszłościowe dla takiej osoby. Dziękuję bardzo za odpowiedzi, okay. Przestawiam się na odsłuch. Trzymaj się, Jacku, zanim odpowiesz, to ja może powiem też taką jedną rzecz, że zgodnie z ekonomią austriacką zysk może przybrać różne formy, na przykład zysk może się wyrażać w pieniądzach, w uczuciach, w samopoczuciach i tak dalej, więc jeżeli mówimy słowo zysk, to mamy to wszystko na myśli, nie tylko pieniądze, tak? A druga rzecz to ja bym był też za masówką, bo ja pierwszy sklep, jaki stworzyłem internetowy, to był z książkami biznesowo-informatycznymi dla targetu, jakimi byli ludzie e-biznesmeni tak zwani, czyli ludzie, którzy no, potrzebują o informatyce poczytać i o biznesie. I kilka miesięcy później otworzyłem sklep z ogólnymi książkami, to znaczy, że wszystko, co miało ISBN, żeśmy tam katalogowali. I po doświadczeniach jednych i drugich, to już bym się w takie specjalistyczne księgarnie nie bawił, tylko od razu bym szedł z dużymi sklepami. Takie są moje doświadczenia w tej branży, a teraz ty uściślij odpowiedź. Wiesz co, Kamil, dokładnie powiedziałabym to samo. Jak zaczynasz, to lepiej być bardziej otwartym i zobaczyć, co ci rynek odrzuci, a co ci przyjmie, czyli robisz, no wiadomo, no nie będziesz produkował od razu ileś tam produktów i nie wiem, nie będziesz miał zapewne na samym początku, nie wiem, dietetyka, sali do cardio, sali na spinning, dla kobiet takie prysznice, dla mężczyzn takie, jeszcze żeby coś tam, jakiś specjalista przychodził, psycholog i mówił ludziom, dlaczego nie mogą schudnąć. No myślę, że no jeszcze można mieć szereg innych sprzętów, można by no, wymieniać godzinami. Nie o to też chodzi, ale myślę, że jak jesteś bardziej otwarty i masz, nie wiem, 7 kluczowych aspektów, a nie jeden, to jest ci łatwiej. I rynek sam,
tobie pokażę, co się cieszy większą popularnością, na czym możesz więcej zarobić, co ci się łatwiej sprzedaje, co ci zalega, co się w ogóle nie sprawdza, gdzie masz lepszych ludzi. Dlatego zaczynając, tym bardziej w branży fitness, która się ogromnie teraz rozwija, a będzie pędziła jeszcze 2-3 razy szybciej niż to robi obecnie. Można to obserwować po Stanach, po całej Europie Zachodniej, w ogóle gdzie siłownie u nas już zaczynają być czynne, powiedzmy od 6 do 22, ale przyjdzie trend z zachodu, ze Stanów, gdzie są czynne przez całą dobę. I jakby no, po takich drobnych sygnałach można spokojnie stwierdzić, zacznij od masówki, zobacz, co ci zweryfikuje rynek, bo branża jest bardzo, bardzo dzisiaj rozwojowa. No to aż się korci zapytać, co tobie rynek zweryfikował negatywnie, czyli co ci się nie sprawdziło? Dużo dajesz. Mi się... No to po kolei. Bardziej mam mówić w sensie fitnessu, czy obojętnie, bardziej... Obojętnie, no słuchaj, no to te najbardziej ciekawe rzeczy, o. Najbardziej ciekawe rzeczy, no na przykład z fitnessu nie sprawdziły mi się zajęcia dla mężczyzn, czyli z sensu stricte zajęcia, które są tylko przeznaczone dla tej grupy klienta. Te mi się nie sprawdziły, wydawało mi się, że na przykład jeśli instruktor jest czy kobietą, czy mężczyzną, fajnie wygląda i ma specjalnie do tej grupy przygotowane zajęcia, to one w moim przypadku się nie sprawdziły. To nie znaczy, że nie sprawdzą się tam w jakiejś innej firmie, w jakimś innym miejscu. Być może lepiej ktoś do tego by podszedł, niż ja to zrobiłam. No, u mnie to była porażka, jeśli chodzi o fitness. Porażką były zajęcia dla seniorów. Też wydawało mi się, że seniorzy tacy są chętni, bo mają więcej wolnego czasu. No to takie Nordic walking czy coś takiego dla nich, nie? To na przykład. Dokładnie tutaj trafisz w sedno. I te zajęcia mi się nie sprawdziły, jeśli były jakby celowane do tej grupy ludzi, bo okazywało się, że owszem ich jest dużo i chcieliby i czasami nawet mają za co zapłacić. Oczywiście po jakichś tam zniżkach myśmy oferowali za legitymację, czy za dowód, tak, po jakimś tam określonym osiągnięciu jakiegoś określonego wieku. Natomiast myślę, tak na moje oko, że to się nie sprawdziło też z tego powodu, że to nie jest grupa, która może ci dać systematyczny przychód. Oni raz są zdrowi, raz są chorzy. Raz mają pilnować wnuków, chyba tak się mówi po polsku, wnuków pilnować, czy wnuki? Wnuków. Obojętnie. No, pilnować dzieci swoich dzieci. Raz mają pilnować te dzieci swoich dzieci, raz idą do lekarza. I budowanie na nich jakiegoś takiego stałego przychodu w moim przypadku nie sprawdziło się. To tak, takie dwa przykłady, no, jeśli chodzi o seniorów i jeśli chodzi o tej branży fitness. Natomiast jak chodzi o szkolenia czy tą branżę ogólnie doradztwa personalnego, to generalnie sprawdza mi się mniej klient indywidualny niż klient biznesowy. I zauważyłam, że ten czas poświęcany na klienta, pozyskanie klienta biznesowego, troszczenie się o niego, jest czas i pieniądze za tym, które idą, marketing, który się jakby celuje do klientów indywidualnych versus klientów biznesowych, jest nieproporcjonalny, a mam na myśli to, że zdecydowanie na korzyść przemawia klienta biznesowego. I wiele naszych takich kampanii, takie zaczynałam myśląc, że ulotka się sprawdzi, no bo na ulotce zaniosę tak po skrzynkach, pozanoszę, czy komuś zapłacę za to, żeby zareklamował naszą usługę. O, będzie mój pies szczekał. Sorry, bo właśnie moje dziecko do domu wróciło. To muszę się zamknąć na scenę 30 sekund, nawet 5 sekund. No, jeszcze nam zostało tylko 5 minut audycji, więc spokojnie damy radę. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Jak ktoś tam jeszcze jest i ma ochotę się połączyć, to zapraszamy. Dzisiaj rozmawiamy z Martą, która prowadzi fitness klub i organizuje szkolenia, zajęcia dla ludzi, którzy co? Właśnie, o czym tak uczysz oprócz tej komunikacji, którą rozpoczynałaś na tych pierwszych szkoleniach, to w którą stronę to wyewoluowało? Sprzedaż. Najwięcej w sprzedaż. Czyli co, uczysz jak handlować?
Dokładnie. Najlepiej ale jak, jak być sprzedawcą i rozmawiać z człowiekiem przez telefon, czy jak będąc sprzedawcą w sklepie z ubraniami, żeby człowiekowi sprzedać więcej ubrań, czy żeby jak zorganizować sprzedaż na przykład 30 tirów makulatury? Bardziej pierwsze i drugie. Ale trzecie też musiałabym poznać temat i stwierdzić, czy sprostamy. Sprzedaż dla tych ludzi, co sprzedają na pierwszej linii, czy sprzedaż, jak zorganizować dział sprzedaży w firmie? O. Bardziej dla tych ludzi, co są na pierwszej linii, ale jeśli chodzi o organizację procesów sprzedaży, to też może, zależy jaka jest firma. No, przyznam szczerze, no nie podejmę się firmy, która ma rozbudowane międzynarodowe sieci sprzedaży, bo tego nigdy nie robiłam. No, mogę być zaproszona do projektu, super, ale żeby się uczyć, a nie żeby być tam specjalistą w tym temacie. Ale jeśli firma jest mniejsza, jak najbardziej mogę pomóc też w organizacji takiego procesu sprzedaży, choć doświadczenie zdecydowanie większe w technikach sprzedaży, technikach negocjacji, przekonywania, z obsługi klienta, no chociażby to dzisiejsze szkolenie, wczorajsze, które też miałam z tego zagadnienia, z takiej asertywności, żeby ci klient nie wszedł na głowę, a jednocześnie chcesz tego klienta zachować, wytrzymać, żeby stał się lojalny, zbudowania relacji. Żeby poszedł do konkurencji. O, no żeby nie poszedł, tak. Właśnie, żeby poszedł ten taki niedobry klient, ten marudzący i narzekający. Tacy są najfajniejsi. Serio? No to potrzebowalibyśmy jeszcze kolejnej godziny, żeby przedyskutować ten temat, bo lepiej się chyba niepotrzebnego klienta pozbyć. Nie? A mogę powiedzieć, czemu tak myślę? No to mów. Powiem, czemu tak myślę. Myślę, że tacy są najfajniejsi, bo często niewiele ludzi potrafi ich dobrze obsłużyć. A jeśli mają potencjał, mają jakiś portfel, a ty znajdziesz... Ale ile nerwów człowiek zmarnuje, tak? żeby takiego zadowolić? Wiesz co, wiadomo, musisz wiedzieć, kiedy odpuścić. To jakby ja z tym nie polemizuję. Jeśli masz klienta, którego nie trawisz i 3 razy do niego podchodziłeś, a nie trawisz go, to nie trać na niego czasu, jasne. Może masz kogoś, kto lepiej się z nim dogada u siebie w teamie, ale jak nie masz, no to okej, niech idzie do konkurencji. Natomiast ja często cenię takich klientów, bo niewiele ludzi jest ich w stanie pozytywnie obsłużyć, a potem się okazuje, że zakupy, jakie robią, albo tam, gdzie ci polecą, to są, wiesz, dla ciebie horrendalne kwoty. Mm-hmm. No to chciałbym poznać trochę więcej konkretnych przykładów, niestety. Czas nam nie pozwala, Marta, tak się fajnie z tobą rozmawia. No widzisz ty, polecam się. No, więc moi drodzy, jak chcielibyście się jeszcze coś dopytać, to śmiało będziecie mogli komentować pod audycją lub kontaktujcie się bezpośrednio z Martą, personia.pl, taka oto strona. No i jak ktoś jest z Gdyni, Gdańska, Sopotu, no to zapraszam do tego, żeby podskoczyć, zobaczyć fitness. Może coś się fajnego tam gdzieś zrobi, nie? Albo przesłać trochę danych o sobie i stworzymy bardzo dobrą aplikację. Aplikację? Jaką aplikację? CV w tym kontekście. Aha, CV. O, na przykład tak też można. Dziękuję ci, Marto, serdecznie za rozmowę, za to, że dzielnie zastępowałaś osobę, z którą dzisiaj byłem umówiony. No robiłam, co mogłam. Zamiatałam strasznie szybko, żeby stanąć przynajmniej przy randce z tą osobą. No i mam nadzieję, że nas kiedyś w Asbiro też odwiedzisz i nas może trochę już wyuczysz trochę bardziej niż taką zwykłą, luźną rozmową o historii, jak się prowadzi biznes. Zapraszam, żebyście mnie zaprosili. No i super. I ty się chyba razem sprzedaliśmy nawzajem, prawda? Dobrze. A ja. To Marto, trzymaj się, a ja tylko jeszcze powiem naszym tutaj słuchaczom, że myśleć jak milionerzy.pl, zajrzyjcie sobie na taką stronę, robimy konferencję, 7. rok bodajże z rzędu w Warszawie. No już 130 osób się zapisało, więc do 150, 180 pewnie dojdzie. Będzie ciekawie, kilka osób będzie opowiadało o swoich historiach różnych, najciekawszych. I po tej konferencji zawsze u mnie następuje taki okres, gdzie nie śpię w ogóle, bo jest okres rekrutacji i trzeba dużo jeździć i rozmawiać i tłumaczyć i w ogóle najbardziej pracowity okres
ale na szczęście w tym roku mam koleżanki w Asbiro, które dzielnie mi pomagają, więc gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało do nich ruszcie. No bo zaczynamy kurs podstawowy, MBA i studia zaczynamy już drugi raz, drugi rok z rzędu, więc całkiem to sympatycznie wszystko idzie do przodu. U ciebie też tak, Marta, wszystko się układa? Tak, zawsze jestem zwolennikiem powiedzenia powoli do przodu. No tak, to zawsze działa. A ja zawsze myślę, jak mi się coś tak dobrze układa od dłuższego czasu, że coś musi się spieprzyć. Zapraszam na konsultację. Pomogę ci to zdanie zamienić na bardziej konstruktywne. Obawiam się, że doświadczenie mi nie pomoże, ale dziękuję za zaproszenie. Jak będę w okolicy, chętnie wpadnę i możemy przy piwie długo dyskutować na ten temat. I jeszcze raz wielkie ci, Marta, wielkie dzięki. Ja również dziękuję i życzę dobrych przemyśleń dla słuchaczy, żeby chociaż jedną rzecz dla siebie wyciągnęli, która doda im skrzydeł, rozwinie. Albo czasami się z czymś nie zgodzą, co też jest dobre, no bo sobie można nowe poglądy uformować, także dziękuję za szansę. Okej. Trzymajcie się, moi drodzy, za pół godziny wracam z audycją z Jankiem. Trzymajcie się, wypuszczam już Alberta. Albert, wychodzimy!